Siemanko, dzisiaj taki ciekawy temat do naprawy. Rewolwer stokarki CNC, bardzo malutki jak widać w porównaniu z moją dłonią. I coś tutaj nie działa. Mamy problem taki, że ten rewolwer się powinien obrócić i zablokować. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, na jakiej zasadzie to działa. No są różne rozwiązania, ale zwykle wygląda to mniej więcej podobnie. Czyli rewolwer się otwiera, przesuwa się na daną pozycję i na tej pozycji się zamyka. Jest to realizowane na różne sposoby. Tutaj za obie te czynności odpowiada ten silnik, więc musimy mieć jakieś przeniesienie ruchu obrotowego tego magazynku narzędzi na ruch posuwisty. Jak widać, urządzenie było już naprawiane, jakieś próby tutaj były podjęte. Zobaczymy, co się z tym da zrobić, bo wszystko wskazuje na awarię mechaniczną, ale kto wie, czy nie ma jakiejś awarii elektronicznej. Tu jest enkoder, który sprawdza te pozycje, może jakiś sygnał nie dochodzi, jest przerywany, nie wiem. Tak czy inaczej, myślę, że rozbiórka nie zaszkodzi, to jest już dosyć długo używany rewolwer i po prostu mały serwis się mu na pewno przyda. Jedną ze słusznych rzeczy, które możemy zrobić, zanim zabierzemy się za naprawę urządzenia, na którym się nie znamy, którego nigdy wcześniej nie naprawialiśmy, jest po prostu nagranie lub fotografowanie tego, jak ono jest zmontowane, jak ono jest podłączone, bo potem, gdy będziemy rozbierać, a na pewno będzie tutaj dużo części, może dojść do jakiejś sytuacji, że na przykład urwie nam się jakiś kabelek i potem nie będziemy mieli pojęcia, gdzie te kabelki miały być. No tutaj widzę, jakieś dwa kabelki są przytrzaśnięte i to też może być problemem. Jeżeli jakiś sygnał będzie przerywał, no to niestety, ale może dojść do sytuacji, w której jakieś procesy nie będą dokończone, nie będą zachodziły w odpowiedniej kolejności. Okej, tutaj mniej więcej wiemy. No tutaj są takie śrubki śmieszne. Te kabelki z cewki są podłączone tutaj, ok. Ogólnie polecam taki przegląd zrobić dosyć dokładnie, nie robić tego, jak to się mówi, po łebkach, ponieważ to się może potem zemścić. Najczęściej tak jest, że chcemy zobaczyć, gdzie był podłączony różowy kabel. Wszystkie kable widać idealnie, akurat ten różowy jest przysłonięty przez jakiś inny, dlatego dobrze jest to nagrać z kilku kątów. A takie nagrania w ogóle wrzucić sobie do archiwum, być może nam się nigdy nie przydadzą, ale zawsze będzie szansa, że możemy komuś innemu pomóc na jakimś forum, grupie, czy po prostu gdziekolwiek na serwisie. No i tutaj mamy taką czujkę PNP. No to może chodzić nawet o tą sytuację, którą teraz widzimy, czyli że ona się nie zablokowała do końca. Chociaż widzę, że silnik był odkręcany, ale znaczę sobie pozycję. No tutaj zawsze mogę wrócić też do filmu. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Zajrzymy sobie tutaj z tyłu. Podobno tu jest tylko enkoder. Tutaj mamy 626 8RSS. Silnik jest mocowany na specjalnych śrubach, to są tak zwane śruby precyzyjne. One mają tutaj szlifowaną powierzchnię cylindryczną, która służy do ustalania. Tak więc fajnie, bo będziemy mieli jakby jednocześnie przykręcony i zakołkowany ten silnik. Aha, czyli sytuacja wygląda tak, że owszem, silnik tutaj mamy. Tutaj widzę jakieś kabelki chyba polutowane, bo są w termokurczce. No i sam silnik wygląda tak, jakby to by był silnik jeszcze z przekładnią dodatkowo. No te kable tutaj nam nie ułatwiają zadania. Silnik jest ciężki i pozostawienie go na tych przewodach, gdy ja będę tym wszystkim obracał, jest bardzo ryzykowne, dlatego lepiej jest odlutować przewody i silnik odłożyć na bok. Teraz ciekawe, o co chodzi, bo mamy tutaj 5 pinów. UV, W, no to będą zapewne fazy, ale 15, 14 to nie wiem, czujnik temperatury, ciężko powiedzieć. No w każdym razie silnik udało się zdemontować, no on się kręci, no myślę, że dosyć swobodnie, ale jeszcze się mu przyjrzę. Najpierw szukamy przyczyny tutaj, gdzie jest to bardziej prawdopodobne. Musimy trochę podbudować i będziemy patrzeć, co się dzieje. To jest to koło, które kręci całym mechanizmem, jest napędzane z silnika. Teraz możemy kręcić ręcznie i nie da się przekręcić, przynajmniej bez użycia jakiejś większej siły, ale gdy zajrzycie sobie do środka, to tutaj jest ten bolec, on jest na takiej sprężynce
jest on aktywowany przez ten elektromagnes. Czyli rozumie, że elektromagnes, ten bolec, gdy jest zadziałany, to wyrzuca. W tej chwili nie jest zadziałany i zobaczcie, że cały ten mechanizm tutaj, jak ja kręcę tym kółkiem, to on się przechyla i wręcz wygina. I okej, gdy wkładam trochę więcej siły, to gdy kręcę tym kołem, to kręci się też rewolwer. W drugą stronę tak się nie dzieje. Ale chwileczkę. Dostrzegam tutaj jakieś opiłki, tylko że to mogą być aluminiowe. O! Aha, okej. Okay. Czyli trzeba uważać, żeby nie zgubić tego kwadracika, bo on jest taki wyjmowany. Dobrze. Tak, no nie pozostaje nam nic innego, jak rozbierać dalej. Zacznę od odkręcenia całej zmieniarki. Wydaje się, że jest ona tutaj osadzona na dwóch kołkach. No i pytanie, czy będzie chciało to zejść rękami, czy nie będzie chciało. Tak, to nam się udało odkręcić, ale zdjąć się nie da. Okej. No i faktycznie tutaj były kołeczki i to jest osadzone na kołeczkach. Jeden kołeczek został tam, drugi został tu, więc nie będzie problemu, żeby to potem założyć tak jak było. Tutaj są jeszcze jakieś otwory, ale nie wiem, co to za otwory. Pochyliłem to, żeby zobaczyć, o co tam chodzi, a tutaj się takie brzydkie rzeczy wylewają z tej przekładni. No, ciekawe, jedna śrubka luźna. No, tutaj trzeba uważać, może być jakaś sprężyna. Aha, kumam. Tutaj mamy zerwany gwint, dlatego ta jedna śrubka jest luźna. Nie wiem, czy to są ślady jakiegoś kleju. Albo jakiś klej, albo coś. No ciekawe, czy to już było rozbierane. Ciężko powiedzieć, no ale w każdym razie jedna śrubka jest luźna. Ciekawi mnie, do czego służą te dwa otwory. Szczególnie, że ten jeden ma tutaj dojście, no one wchodzą dosyć głęboko. I tu jest taka jakby rewizja. Nie wiadomo po co, ale jest. Dobrze, nie wiadomo, czy da się to tak zdjąć, jak próbowałem. Może odkręcę jeszcze te cztery śruby większe. Aha, odkręcę albo i nie, bo one wszystkie są luźne, zobaczcie to. To wszystko się nagrywa na bieżąco, nic tu nie było przecież przeze mnie luzowane. Raczej od tego chwilowego pobijania nie poluzowały się i to wszystkie cztery. No, teraz tutaj robi nam się szczelina, więc być może faktycznie to musiało być odkręcone. Tak, niestety trzeba się trochę namęczyć. Można by próbować pobijać tak, jak to robiłem wcześniej. Problem jest taki, że wtedy może mi to gwałtownie spaść, mogą się elementy rozsypać. No nie ma jakichś takich dokładnych schematów, jak to jest poskładane. Dlatego wolę to robić w ten sposób. Mam nadzieję tylko, że tutaj nie ma żadnej sprężyny i że jak mi to zlezie z kołków, to że to mi nie wyskoczy. Mamy to! O kurczę, taka sytuacja. Czyli jednak jakaś sprężyna tutaj jest. Ciekawie to wygląda. Za chwilę to wyczyszczę, przyjrzymy się temu oczywiście bliżej. Mamy tutaj taki wieniec zębaty, prawdopodobnie połączony z tym, a drugi wieniec zębaty będzie pewnie połączony z tym środkiem.
No tutaj jest całkiem spora sprężyna, właśnie tego się obawiałem. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Czyli tak, tutaj była ta sprężyna. Tutaj jeszcze jest jakiś o-ring od czoła. On powinien pewnie być gdzieś tam. No i tutaj nic więcej nie ma. To chodzi sobie na boki. Aha, a tu w środku jest też taka płyta z takimi trapezowymi zębami. I ona jest ruchoma. Ok, pokręćmy sobie tym kółeczkiem, zobaczmy co się dzieje. Zobaczcie jak to pracuje. Tutaj coś się nam wysuwa. Czyli wysuwa nam się ten pierścień góra-dół. Się obraca. Spróbujemy użyć tego czpienia, ja go tam spróbuję wcisnąć, gdzie on był. O ile teraz się uda, jak ta sprężyna jest tutaj wyjęta. No niestety to nie pomaga, bo wydaje mi się, że powinno to nieco inaczej działać. No teraz rozumiem, kręci się, spoko. I tak powinno być, to może nie tak ciężko, bo muszę dużo siły włożyć. No ale okej, teraz się kręci. I teraz ściskam bolec. No i się już nie kręci. No niestety, może się tak okazać, że ten koder trzeba będzie zdjąć. Tutaj podejrzewam, że będą jakieś łożyska, no ale nie ma wyjścia, musimy zajrzeć. Jeden chyba mamy. No to się pomyliłem. Myślałem, że tu są jakieś łożyska, które zabezpieczają nam te dekielki, a tutaj są jakieś czpienie i czuję normalnie piasek. O kurde. No, pani kamera się wyostrzy. Co tu jest? To jest normalnie tak szorstkie jak piach. Bo w środku w otworze jest tego znacznie więcej. Nie wiem co to było. No z tym to tak łatwo nie pójdzie chyba jak z tamtym. No tej tak nie odkręcimy najwyraźniej. A czyli tu są po obu stronach takie. To tam może pójdzie. To w ogóle wygląda na stalową. No. Ta jest chyba stalowa i sobie idzie bez problemu. I okej, tutaj podobna sytuacja. Zastanawiam się skąd to się tutaj w środku wzięło. Tutaj, o, udało się to wyciągnąć. Co to jest? To się normalnie kruszy, tak jak piasek. Ma taką konsystencję piasku. Tu jest jeszcze taka podkładka. Tak mi się wydaje, no. I jeszcze jest o-ring. Ale co to jest ta substancja? Nie mam pojęcia. Ok, ten dekielek faktycznie może być dekielkiem od łożyska. Bo jest on naprzeciwko tego koła. Ok, te bolce co przychodziły tutaj z boku wchodziły w takie wybranie. Tutaj jest takie podfrezowanie z jednej, z drugiej, jak to się uda wyciągnąć, to wam to pokażę. I one ustalały to, że ten wieniec z tymi takimi wypustkami nie mógł się obracać bardziej niż o dany kąt. Bo obawiałem się, że to jest po prostu wyfrezowane w tym aluminiowym korpusie, ale na szczęście nie, zostało to przemyślane lepiej. Tworek ma 4 mm, rozstaw jest 20. Głębokość niewielka, 3 mm. Tak, splanowałem sobie czoło i teraz na wiertarko frezarce Zosi złapiemy środek. No i przy pomocy DRO zrobimy sobie 10 mm w lewo, 10 mm w prawo i dwa otwory pod kołki. Thank you.
Kurde, jak to było dokręcone. Udało się odkręcić. No i to faktycznie była zaślepka łożyska jedynie. No ale niestety musiałem się tutaj dostać, żeby sprawdzić, co tutaj jest, czy ja mogę to bezpiecznie rozbierać. Bo czasem przez taki jeden głupi błąd, że gdzieś jest jakaś śrubka nawet zamalowana, można sobie narobić szkody, próbując coś wybić, a w tym momencie coś się zetnie, urwie. Nie no, ja przypuszczam, że jednak niestety, ale chyba trzeba zdjąć ten enkoder. Ha, to będą takie laszki. I tam też takie laszki pewnie były. Do tego elektromagnesu, tak? Kurde, wyjąć ten enkoder to jest... Ja pierniczę. No w ogóle nie ma jak dojść. Brawa dla projektanta po prostu. O. O, mamy to. No i co? Okazuje się, że jednak bez demontażu enkodera sprawa niewykonalna. Tutaj mamy pierścienie Segera. Dwa zresztą. Nie byłoby szans ogarnąć, gdybym tego enkodera nie zdemontował. Czyli mamy taki bolec, który zabierał nam enkoder. No i taka podkładka była jeszcze. Tam w głębi widzę jeszcze uszczelniacz. I mamy ten nasz uszczelniacz jeszcze, ok. No i tak, człowiek by się namęczył, a to by nic nie dało. Teraz wychodzi całość. Przekładnia planetarna. Tam jest to po prostu tylko ślimak. Trochę smaru z piaskiem. Dobra, na razie koniec, bo trzeba jechać na koncert Rammsteina, a potem będziemy walczyć dalej, próbować się dostać do środka. To może być słychać, ale już wróciłem z koncertu i jedziemy dalej z tematem. Zobaczymy sobie, jak jest skonstruowany ten główny mechanizm. Bo tutaj w korpusie za dużo nie ma, tam potem jeszcze będziemy zaglądać podczas czyszczenia, ale interesuje nas przede wszystkim to. Teraz, gdy to rozebrałem, jest dziwne zjawisko, bo wcześniej to się kręciło bardzo ciężko. Teraz idzie to stosunkowo lekko, a nic jeszcze nie zrobiłem, tylko wyjąłem to z obudowy. Tak, mamy przekładnię planetarną i łożyska wałeczkowe, żeby nam nie wyleciały. Wałeczkowe, igiełkowe. Kółeczka wszystkie chodzą. No i już dostrzegam pierwszy problem. Tu jest w środku nakrętka, której tak łatwo się chyba nie da odkręcić. Czyli na tą chwilę mamy taką sytuację. Ten środek cały się tutaj kręci w tym. Ale ten element nie potrafi się obrócić ani tak, ani tak. Nie można tego też rozsunąć. Jest tutaj taki luz. No pytanie, jaki ten luz powinien być? No chyba taki, bo w tym momencie nam napręża tutaj, wchodząc na te takie rolki, ten ząb i jakby powinno dociskać wtedy nasz rewolwer. No nic, muszę to wyczyścić tu w środku i zobaczymy, jak to działa, czy da się to odkręcić. No i tutaj mamy mały problem. Nakrętka jest głęboko osadzona. Trzeba będzie zrobić specjalny klucz, żeby ją odkręcić. No bo każda próba bez klucza pewnie skończy się uszkodzeniem. No ale co gorsza, ktoś takie zabezpieczenie zastosował, że po prostu napunktował tą nakrętkę w tym miejscu, odkształcając gwint. No i to może być spory problem. I teraz zastanawiam się, czy faktycznie jest sens to rozbierać. Można spróbować to wyczyścić bez rozbierania. Nie znaleźliśmy tutaj żadnych uszkodzonych elementów, w sensie czegoś wyłamanego.
No nie wiem, mam teraz poważny dylemat. Ale ciekawostka jest taka, nie wiem na ile to będziecie widzieć, że ten element jest tak obszlifowany ręcznie. Tutaj ktoś zeszlifował to tak, no, kątówką z lamelką. Tutaj też są tak pozaoblane te krawędzie. Ciekawe, czemu to tak było zrobione. Aha, i rozumiem, że tutaj w te rowki trafia nasz czujnik indukcyjny. No właśnie, teraz tak trochę mi to nie pasuje, bo miał być czujnik magnetyczny wedle relacji, jaką słyszałem. Tutaj raczej by pasował czujnik indukcyjny. Muszę to sprawdzić po symbolu potem. No tutaj też, gdzie jest to blokowanie, nie widać, żeby to było szczególnie wybite. Czyżby po prostu ten, nie wiem co to jest, jakiś olej, smar z tymi opiłkami drobnymi coś tutaj blokował. Okej, na tą chwilę umyłem wszystko z tego oleju, z tymi drobnymi opiłkami. No i najciekawsze właśnie jest to, że gdy całość była złożona, ten środek kręcił się z bardzo dużym oporem. A tutaj mamy jakby no dwie przekładnie, tak? Tu jest pierwsza planetarna, a druga przekładnia jeszcze jest tutaj, no, ślimakowa. Więc mamy duże przełożenie na tym malutkim kółeczku, które tutaj jest na korpusie, a nim trzeba było bardzo mocno kręcić, żeby ten środek się obracał. Teraz to się obraca bez problemu. Okej, spróbujemy włożyć ten czpień. To jest ten czpień, który jest blokowany elektromagnesem, czy odblokowywany elektromagnesem. Okej, z tą blokadą, no to teraz chodzi nam to, a tak naprawdę to powinno chodzić to, tak? Bo tutaj przychodzą te czpienie z boku. Te takie dziwne, brudne czpienie tutaj wchodzą i ustalają nam to pozycji. Trochę dziwne jest to właśnie, że ten grzybek tak się przechylał w tym okienku. Nie jestem przekonany do końca, czy powinien. Tutaj, aha, no i te wybrania powinny pokazywać mi moment, w którym przekręciłem do danego punktu i koniec. Uchwyt odblokowany, jak jest wypustka, uchwyt zablokowany. Jak spadam z wypustki, odblokowany. Więc dlaczego to się ruszało? To się nie powinno ruszać, tak mi się wydaje. Ale te czpienie, tak, ani tutaj nie ma śladów jakiegoś szczególnego wybicia. No jest ślad po prostu po pracy, ale to nie jest jakieś tam srogie wgłębienie na kilka milimetrów. Tak samo te czpienie, one też nie mają tutaj jakoś sprężynki. No naszło tego brudu i być może on powodował coś, że one się nie zachowywały tak jak trzeba. Bo faktycznie tu się zrobiła taka zbita warstwa, nie wiem, tu ma konsystencję naprawdę piasku. Ale skąd to się wzięło tutaj pomiędzy tymi elementami, nie wiem. No chyba, że tutaj faktycznie była jakaś, nie wiem, dziwna uszczelka, podkładka z jakiegoś dziwnego tworzywa, które się zdegradowało po czasie i taką konsystencję przyjęło. Będziemy to za chwilę badać. Aha, i tutaj mamy jeszcze tak, ten zerwany gwint jeden, co znalazłem. Tutaj nitki wyłażą. No i tu są takie wgniecenia. Trzeba to wszystko wyrównać i naprawić ten gwint, zanim złożymy całość. Ja tutaj już częściowo umyłem wnętrze. To teraz chodzi bez problemu. Przesuwa się osiowo, ale przesuwać się nie będzie, gdy wkręcimy ten korek i dopchniemy tą bieżnię. No ale muszę to ponaprawiać teraz, bo jak założę wszystko i potem będę produkował wióry, równając tą płaszczyznę, naprawiając ten otwór, no to niestety, ale nasypię sobie z powrotem do środka, tego tutaj nie chcemy. Okej, do tej naprawy wykorzystamy wiertarko, frezarkę Zosia, czyli narzędzie, które według niektórych się do niczego nie nadaje. Najpierw użyję sobie wiertła 4.2, żeby trafić w ten otwór, który był uprzednio wywiercony. Musimy zrobić to dosyć dokładnie, ponieważ ten element, który tu przychodzi, jest zakołkowany, więc jeżeli nam by to uciekło, no to niestety mogłoby się tak zdarzyć, że śruba się nie wkręci. Dlatego musimy zrobić w tym samym miejscu, w którym wcześniej był otwór. Nie będzie to do końca łatwe, ponieważ ten gwint tam jest pozrywany, powierzchnia jest poniszczona, no ale tak powinno się nam w miarę udać trafić. Teraz oczywiście wiertło trafia w bok, no ale my użyjemy sobie stolika krzyżowego i się przesuniemy tak, żeby trafić w ten otwór. Niestety brakuje mi ręki. Ok. Wiertło się kręci. W naszym otworze powinno być w miarę ok. Rozwiercam otwór na średnicę 6-8. Muszę uważać, żeby nigdzie nie przelecieć, bo tu są puste przestrzenie. Zosia nie ma opcji gwintowania, dlatego tylko wprowadzę gwintownik. Ale no nie dziwię się, że to się urwało. Bardzo delikatne jest to aluminium na tym korpusie. Bardzo delikatne.
zobaczcie, to jest M8, a jestem w stanie to gwintować po prostu ręką, bez pokrętła. No i tak, gwint mamy gotowy, teraz musimy zrobić kołek M8, kawałek pręta aluminiowego. Poza kadrem wkręciłem, ale tutaj mam po prostu nacięte piłką rowki i śrubokrętem wkręciłem sobie ten aluminiowy kołeczek. On nieco wystaje. Zetniemy go i powinno być git. Ok, jedna rzecz opanowana. Tej substancji jest tutaj więcej. No powiem wam, że mam teraz poważny dylemat, bo to, co wysypałem, to nie wygląda na jakiś smar. Dziwne jest, żeby te zanieczyszczenia tak się tutaj zebrały. Nie mam pojęcia, czym jest ta dziwna substancja. Za każdym razem, jak się ten wewnętrzny mechanizm obraca, no to uderza nam w ten czpień. I może tutaj było nawalone smaru, skręcone na siłę. No i w tym momencie mieliśmy coś w rodzaju takiej poduszki ze smaru, która częściowo rekompensowała te uderzenie. No ale równie dobrze to mogła być jakaś podkładka z jakiegoś materiału dziwnego, który teraz sparciał. Z drugiej strony, jak widzieliście, ten materiał przeszedł tutaj pod tą podkładkę, przez co ten dystans, który się tutaj robił, był dużo większy, a ten materiał no nie jest zbyt ściśliwy. Może dlatego i ten bolec się nie cofał. Kurczę, no tak by wychodziło, że to mogło być pewną przyczyną. O. I tutaj mamy ten mechanizm. Jeszcze nie ma tych bolców. I teraz co się dzieje? Ja dociskam teraz tą tarczę. Tutaj ten element to jest ta mała tarcza z tymi wypustkami. Ja ją tutaj od przodu teraz palcami dociskam. No i kręcę kołem. Z racji, że ten bolec jest tam w środku, to mamy teraz ten ruch wysuwająco-wsuwający. Ciach, ciach, ciach. No i wysuwa nam się ta rolka po prostu... Tutaj wchodzi i wypycha nam nasz element. Aha, i ona nie powinna w sumie dalej wejść. Bo w tym momencie powinno nam zatrzymać mechanizm, ten czujnik indukcyjny. Powinien zatrzymać mechanizm, bo osiągnęliśmy pozycję. Pozycję zablokowaną. Z racji, że ten magazynek potrafi pracować prawo-lewo, czyli wyszukuje sobie najbliższe narzędzie, więc blokowanie musi działać w obie strony. No i teraz gdybyśmy wyjęli ten bolec, tak sobie kręcę tym, kręcę, zmieniam na inne narzędzie. No i zrobiłem to teraz, powiedzmy, kręcąc w prawo tym kółkiem zębatym. No i aktywuję nasz bolec. I teraz mamy sytuację, że się zakleszczyło. Tutaj już nie mogę obrócić. I ten bolec nam tutaj kleszczy, bo gdy ja go przekręcę tutaj w tą stronę... Tutaj realizuję pierwszy pomysł, który już opowiedziałem wcześniej, czyli nałożyłem dużo smaru, zakładając, że stworzy to taką poduszkę hydrauliczną, która będzie kompensować uderzenia w te bolce, bo wszystko wskazuje na to, że te bolce nie powinny się cofać, a z jakiegoś powodu nie są one na sztywno wkręcone, tylko mają możliwość takiego posuwistego ruchu.
Walczę tutaj nieco na ślepo, ponieważ miałem dostać instrukcję do tej głowicy, ponoć była łatwo dostępna. Okazuje się, że była, ale pod nieco inną nazwą. I zanim dostałem informację, co tak naprawdę tutaj powinno być, to już metodą prób i błędów doszedłem do tego samodzielnie. Co jednak nie zmienia faktu, że informacje dostałem m.in. także od moich widzów. Serdecznie Wam dziękuję za zaangażowanie, bo prosiłem Was o pomoc w pewnym poście i bardzo aktywnie staraliście się mi pomóc. I potem jeszcze Krzysiek wysłał mi instrukcję, w której było napisane, że faktycznie tam powinny być elementy amortyzacyjne. Co więcej, należy je wymieniać co jakiś czas zgodnie z instrukcją. No ale ja na chwilę obecną o tym nie wiem i działam po omacku, bo mówiłem do Was ja z przyszłości. Więc o tym, jak problem rozwiązałem, dowiecie się w dalszej części odcinka. No, nic nie dało. Pokażę Wam jeszcze główną zasadę działania tego. Mianowicie tutaj mamy ten element, na którym jest zamocowana cała głowica, a na tym elemencie nic nie jest zamocowane, on jest zamocowany na sztywno z korpusem, czyli ten wieniec się nie obraca, on jest sztywny, ten wieniec się obraca razem z głowicą. I teraz, gdy te wieńce się ustawią względem siebie no, w miarę równo, po to są trapezy, żeby to się ustaliło precyzyjnie, to właśnie te trapeziki tutaj na tym wieńcu wchodzą nam w te rowki w ten sposób. Jak teraz cisnąłem śrubokręt, może nawet było widać na filmie, że się wszystko lekko przekręciło, no bo właśnie się te wieńce względem siebie ustabilizowały. Te wszystkie trapezy na tym wieńcu trzymają te dwa elementy razem, czyli tak naprawdę jeżeli ten wieniec ma luz, to nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ jeżeli włożymy na przykład śrubokręt tutaj i go mocno ciśniemy, on wejdzie w te pryzmy, no to nie ma szans, żeby te dwa elementy się względem siebie obróciły, nawet jeżeli po wyjęciu ten śrubokręt ma jakiś tam luz. Ja teraz składam głowicę chyba pierwszy raz, ale potem będę ją jeszcze składał, rozkładał kilka razy, ponieważ okaże się, że mamy pewien luz, którego nie potrafiłem, że tak powiem, zdiagnozować, jaki on jest, więc musiałem na wyczucie ten luz skasować i po prostu kilka razy głowicę złożyć i rozłożyć po to, żeby sprawdzić, czy skasowałem go prawidłowo. No i przy okazji rozwiązałem też problem z tymi czpieniami, bo już wiedziałem, o co chodzi, że po prostu one muszą działać jako amortyzatory. Pokażę Wam jednak ten fragment, ponieważ rozbierając i składając tą głowicę kilka razy, no jakby opatentowałem kilka nowych rzeczy, jak można to zrobić łatwiej i szybciej. Na przykład przy pomocy ściągacza można ściągnąć ten kołnierz, który teraz nabijam, bo wcześniej nie miałem pojęcia, że ten otwór w środku jest tak naprawdę osobnym elementem i spokojnie można się tam zaprzeć centralną częścią ściągacza. Dlatego wcześniej tego nie robiłem, tylko po prostu starałem się podważyć kołnierz i go zbić przy pomocy młotka czy tam jakichś tam śrubokrętów. Aha, i to jest dobry moment, żebyście zwrócili uwagę na ten środkowy pierścień. Jak będziecie kasować luz w podobnej głowicy, ten pierścień musi być dokręcony, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to będzie Was oszukiwał, będzie wprowadzał dodatkowy luz. Jeszcze taki patent spróbuję, bo teraz jak już znam budowę, to wiem, że dno tego otworu nie jest ślepe, tylko to jest ten drugi dysk. Więc tutaj sobie coś wrzucimy do środka, żeby mieć się za co zaprzeć. No i bez walenia młotkiem spróbujemy użyć ściągacza. Okej. No przynajmniej nabierzemy trochę wprawy w demontażu, tak? No i po raz drugi mamy to dziadostwo wyjęte. Czyli tak, definitywnie problem jest tutaj. Tego luzu nie powinno tutaj być. W momencie, gdy jesteśmy na rolkach, to
między rolką a tym elementem nie powinno być luzu. Próbuję złapać za te śruby, bo z każdym innym mocowaniem istnieje duże ryzyko, że coś pokanceruje, a tak powinno być bezpieczne. Niedobrze. To ani drgnęło. Mamy tak, jakieś łożysko wałeczkowe, pierścień i sprężynę talerzową. I taką blaszkę, która tu się nie może potem kręcić. I to jest właściwie wszystko. Cała misterna konstrukcja. Ten pierścień jest hartowany i tworzy dekiel tego łożyska. A tu jest sprężyna talerzowa. Fakt faktem, tu jest trochę wyrobiona ta sprężyna. Żadnego pęknięcia nie widać, no ale ma ona sens. I teraz to rozumiem. Bo powinienem móc skasować luz, dokręcając tą małą nakrętkę, dociskając tą sprężynę talerzową. Tutaj mamy, tak? Jak rolka jest na dole, no to okej. To jest jasne, że jest luz. Ale gdy wjeżdżamy na te punkty podwyższone, no to sprężyna talerzowa powinna być napięta. A to było tutaj dalej luźne. I jak widzicie, zaciska to na zasadzie stożków. Czyli mamy tutaj pomiędzy tymi elementami jeszcze szczelinę na to, żeby to się opierało tylko i wyłącznie na tych trapezach. No i oczywiście te ząbki są na tyle długie, że wchodzą nam w te ząbki, blokując jednocześnie jedną i drugą tarczę względem siebie. Więc nawet jeżeli ten element ma luz tutaj na tym czpieniu, tam w korpusie, no to nie ma to znaczenia, no bo jeżeli go włożymy, to te dwa elementy względem siebie będą zablokowane, a ten duży jest stacjonarnie przymocowany do obudowy, a ten mały jest obrotowy, no ale przez to, że to włożymy jedno w drugie i dociśniemy, no to już mamy zablokowaną pozycję. Okej, prawie to mamy. Nie wiem, czy będzie słychać, ale pojawia się już taki klik, bo na tych wypustkach, co chodzą rolki, jest takie jakby zagłębienie i gdy przeskakuję przez ten ząbek, jest słyszalny ten klik. Wcześniej tego nie było, no bo nie było docisku. Okej, ale to jeszcze nie jest to, bo w miejscu, gdzie rolka dociska, ja mogę tą rolką sobie pokręcić śrubokrętem. Szczelinomierza praktycznie nie mogę włożyć, ale skoro mogę kręcić tak rolką, to znaczy, że nie ma tutaj zbyt dużego tarcia, a tym samym zbyt dużego nacisku. Więc jeszcze to podprawimy trochę i teraz już powinno być ok. Następnym razem już będziemy montować na gotowo. Dobrze, ja składam głowicę po raz któryś. Trzeba pamiętać o kolejności i o wszystkich elementach, żeby nie zapomnieć o ringów, podkładek, sprężynek. No i za chwilę pokażę Wam, jak rozwiązałem problem z tymi dekielkami. Zmierzyłem sobie głębokość, zobaczyłem, jakiej gumy musiałbym użyć. No i na szczęście takiej grubości gumę miałem. Wyciąłem sobie kółeczka z gumy i po prostu wepchnąłem je do środka pod te dekielki, w tą pustą przestrzeń. No i potem, tak jak mówię, dzięki pomocy kolegów okazało się, że miałem rację, chociaż z tym, że producent tam podaje numer elementu i teraz, patrząc na konsystencję tego czegoś, co tam było w środku, podejrzewam, że to mógł być jakiś rodzaj kauczuka, bo jeżeli mieliście kiedyś piłeczkę kauczukową i ją tam pokruszyliście, no to gdybyście to wymieszali z olejem, to mogłoby mieć podobną konsystencję jakby takie ziarenka piasku, bo kauczuk jest taki kruchy. Ja w każdym razie użyłem teraz gumy, no i zaleciłem ewentualny kontakt ze sprzedawcą tych głowic po to, żeby zamówić część zamienną, która w sumie powinna być dostępna, bo jest wymieniona jako część eksploatacyjna, którą należy co jakiś czas wymienić. Ale z tego, co wiem, patent, który zastosowałem na chwilę obecną, działa. Żeby wymienić te gumki, nie trzeba jakoś specjalnie rozbierać całej głowicy. Wystarczy, że odkręcimy te dekielki i po prostu wymienimy te elementy sprężyste. Tutaj, korzystając z okazji, jeszcze oczywiście zwrócę Waszą uwagę, że oprócz samej naprawy, którą tutaj pokazałem,
i która może przekładać się też na inne głowice, nie tylko takie malutkie, ale także i duże, to też warto mieć to na uwadze, że jeżeli byście budowali swoją własną głowicę, warto jest podejrzeć różne inne konstrukcje. A ja swoją głowicę właśnie zalałem olejem, olej przekładniowy, chociaż nie wiem, czy nie zrobiłem wtedy tego za wcześnie, bo potem jeszcze robiłem eksperymenty, trochę tego oleju mi się wylało i musiałem znowu uzupełniać. Ale zależało mi na tym, żeby właśnie całość chodziła z olejem i żeby ten olej po prostu oddawał takie warunki pracy, jakie będą już w rzeczywistości, żebym czuł na tym kole zębatym, którym kręcę ręcznie, czy nie ma jakichś nadmiernych oporów. Umyłem i nasmarowałem też oczywiście całą przekładnię silnika i potem zacząłem podłączać całą instalację elektryczną z powrotem, tak jak była. Miałem tam porobione zdjęcia, miałem tak jak widzicie karteczki ponaklejane, które kabelki od czego były. Po to, żeby się nie pomylić, żeby potem się nie zastanawiać, jak to wszystko podłączyć. Silnik jest na 110 V z tego co pamiętam, więc będę używał falownika po to, żeby sterować tym silnikiem, no bo muszę zobaczyć, czy ten silnik da radę. To, że ja potrafię ręcznie kręcić tym kołem i moim zdaniem działa to dosyć łatwo, delikatnie i płynnie, no to nie wiem, jak się zachowa to przy pracy z silnikiem, a z kolei zależy mi na tym, żeby z mojego warsztatu ta głowica wyjechała sprawna, więc po prostu podłączę zwykły falownik, ustawię tam najniższe parametry, jakie się da i wybiorę właśnie zasilanie na 110 V. Małe podsumowanie, czyli główne rzeczy, które zostały naprawione, to zerwany gwint, całość została wyczyszczona, wymyta, wymieniony olej, został skasowany luz na sprężynie talerzowej, a także przede wszystkim chyba główny problem, który tutaj był, zostały dodane te elementy amortyzacyjne, które powodują to, że te tłoczki się nie cofają i nie następuje klinowanie się głowicy. Zresztą na końcu zobaczycie, jak ta głowica działa. Ok, to zaczynamy eksperyment. Ustawiłem falownik na napięcie 110 V, bo tak było na tablicy znamionowej. No i próbujemy ruszyć tym silnikiem. No ok, kręci się. Ewidentnie się kręci. Ok, zmieniłem teraz kierunek obrotów. Tak, przy zmianie kierunku obrotu powinno nam przeskoczyć tutaj na tym ząbku. Zobaczymy, czy to się uda, czy silnik będzie miał dość siły. Ok, znowu zmieniamy kierunek obrotów. Czyli tak, tu musimy włożyć ten czpień. Dobra, jest szpień. No i teraz tak. Cały czas się kręcić powinno w jedną stronę. Tutaj, o, jest chyba widać, że się kręci. Załapało mi tutaj. Teraz zmienię kierunek obrotów. No ok, zdaje się działać. Składamy dalej. Potem jeszcze jedna próba i powinno już być git. Ok,
Przywróciliśmy wszystkie połączenia elektryczne, cewki. 11,2 ohma. 11,2. 11,2. Czyli między wszystkimi jest 11,2. Dziękuję wszystkim za uwagę, za wsparcie, za łapki w górę, za komentarze, za subskrypcję i oczywiście właścicielom głowicy za to, że dali mi się wykazać podczas jej naprawy, a przy okazji przygotować dla Was ciekawy materiał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!